Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Dzień dobry, Sebastian Wierciak przy mikrofonie. A moimi państwa gościem jest dr Magda Wiśniewska, internistka, diabetolożka, transplantolożka, nefrolożka, przewodnicząca Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej na co dzień pracująca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2, kandydatka do sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. A cztery lata temu pierwsza na linii frontu Walki z COVID-em, bo to już minęły 4 lata. Kto by pomyślał, że ten czas tak szybko leci? Mamy właściwie teraz rocznicę tych zdarzeń, kiedy nas zamknęli w domach, bo były 3, 4 czy 5 przypadków w całej Polsce. To była wtedy dobra decyzja? Post factum zawsze się ocenia znacznie lepiej niż w trakcie trwania danej sytuacji, więc wiadomo, że można powiedzieć dzisiaj, że być może to było na wyrost, być może to było za bardzo. Tylko w tam i wtedy i teraz to są dwie zupełnie różne sytuacje. Wtedy nie było wiadomo, z czym mamy do czynienia, co to będzie za wirus, czy to będzie taka hiszpanka z przed kilkuset lat, która zmiotła z powierzchni Ziemi prawie 10% populacji, czy też będzie to jakaś inna standardowa infekcja, bo to było zupełnie, zupełnie coś nowego i świat rzeczywiście się zamknął. Z dzisiejszej perspektywy możemy oceniać za bardzo, wtedy chyba to była adekwatna decyzja. Wtedy adekwatna, żeby uniknąć ewentualnych skutków. Tak. Tak, Patrząc na to, jak wyglądała sytuacja w Chinach, jak wyglądała sytuacja w Lombardii, można się było obawiać, więc rzeczywiście to takie przymknięcie świata, chociaż na chwilę, mogło się wtedy wydawać bardzo dobrą decyzją. A jak to wygląda na dzisiaj? Jeszcze mamy problem z COVID-em, czy już właściwie powinniśmy się w ogóle tym nie przejmować? COVID z nami był, jest i będzie, i tak na dobrą sprawę powinniśmy go traktować tak jak pozostałe infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych, czyli wszystkie właściwie wirusy grypy i paragrypy, bo one są do siebie rzeczywiście bardzo podobne. Z każdą kolejną mutacją widzieliśmy, że też ten wirus się zmieniał, czyli my się też na niego odparnialiśmy. Pierwsza wersja wirusa to była bardzo wysoka śmiertelność, bardzo duży odsetek ciężkich zapaleń płuc i niewydolności oddechowych. Z każdą kolejną nasza odporność jako populacji ludzkiej rosła i być może chorowało więcej ludzi rzeczywiście, ale przechodziliśmy to coraz łagodniej, zwłaszcza ta tak zwana populacja ogólna. Ja też za każdym razem zwracałam uwagę przy kolejnych falach, że musimy szczególnie uważać, jeżeli chodzi o chorych starszych, przewlekle chorych i wszystkich tych z niedoborami odporności, bo to są zawsze najbardziej zagrożone grupy, bez względu na to, jaki rodzaj infekcji górnych dróg oddechowych w danej chwili mamy na tak zwanej tapecie, to czy to COVID, czy to grypa, to zawsze te trzy grupy są na linii największej. Ryzyka. Ostatnio w wiadomościach Radia Szczecin mówiliśmy o Niemcu, który przyjął 217 dawek szczepionki przeciw COVID. To musi być już jakieś schorzenie. To już bardziej chyba koledzy psychiatrzy by się tutaj powinni zająć tym przypadkiem. Nie widzę większego sensu, ponieważ każda dawka uodparnia nas na, na kolejny czas. To jest tak jak z grypą. My się przeciwko grypie powinniśmy szczepić co roku, ponieważ co roku też zmienia się to odrobinę wirus, który w danym momencie nas będzie atakował. W tym roku pewnie ta mutacja wirusa grypy też będzie zupełnie inna. Musimy pamiętać o sezonowości zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych. Pamiętać o szczepieniach i pamiętać o tym, że w chwilach, kiedy mamy do czynienia z największą liczbą infekcji, te właśnie grupy największego ryzyka powinny być szczególnie ostrożne, wrócić do noszenia masek, czyli osoby starsze przewlekle chore z niedoborami odporności. Natomiast pozostali powinni uważać na swoich najbliższych, którzy należą do tych grup. Czyli szczepić się bezwzględnie, szczepić, tak? Szczepić się, szczepić jeszcze raz szczepić. A te maski to też na świeżym powietrzu, czy tylko w domu Nie, w pomieszczeniach, zamkniętym? w pomieszczeniach zamkniętych. Pamiętajmy o tym, że jak mamy do czynienia z taką wybitną sezonowością grypy, już raz to mieliśmy w okolicach świąt Bożego Narodzenia, pewnie za chwilę czeka nas kolejna fala zachorowań na grypę i infekcje górnych dróg oddechowych, w tym COVID i RSV, więc w takich sytuacjach tym osobom z, ze grup szczególnego ryzyka zalecałabym noszenie nie w pomieszczeniach zamkniętych. Bo teraz możemy szybko w aptece kupić test i sprawdzić, co tak. nam właściwie jest, tak? To tak. już jest w tym momencie. A proszę powiedzieć, bo kiedyś pani mówiła o tym, że będziemy mieli do spłacenia pandemiczny dług zdrowotny. I my go już spłacamy, i niestety, rzeczywiście, niestety tu się nie myliłam. Mówię niestety, bo jak nikt, jak nikt nie lubi się mylić, ale tu bym wolała się pomylić. Ale rzeczywiście było tak, że nasza ochrona zdrowia nie była przygotowana na tak, na tak dużą zmianę. Czyli, że właściwie całe siły były skierowane na to, żeby walczyć z pandemią, a trochę zapomnieliśmy w tym wszystkim. Albo nie było innego wyjścia, i trzeba było zapomnieć o wszystkich pozostałych. Trochę też musimy pamiętać o tym, że sami pacjenci bali się w pewnym momencie kontaktu z ochroną zdrowia, bali się przychodzić do przychodni, bali się przychodzić do szpitala, i sami też przeczekiwali, ale no to myślę, że to głównie jest wina też, może tu nie ma co szukać winy. Tylko kwestia tego, że mamy za małe zasoby ludzkie, a mhm. za duże były potrzeby, i trzeba było wybrać. A kołderka była za krótka, więc przykryliśmy akurat tą część pandemiczną, a ta część niepandemiczna no, no trochę została y, położona odłogiem. W tym nowotwory i inne poważne no, choroby? No niestety tak, niestety tak. Zaraz po pandemii rozpoznawaliśmy bardzo dużo, bardzo zaawansowanych chorób nowotworowych, które jeszcze rok, dwa wcześniej mogliśmy wykryć na dużo wcześniejszym poziomie. Pacjenci nie chcieli wykonywać badań profilaktycznych, bo bali się kontaktu z ochroną zdrowia przez więcej niż rok dobry. Także też te wszystkie badania, przesiewowe typu mamografia, kolonoskopia, to wszystko też nam padło, więc te nowotwory, zarówno drukrodnych, jak i sutka, jak i przewodu pokarmowego, no, jak i płuc, właściwie wszystkie choroby nowotworowe w tej chwili widzimy ze zdwojoną liczbą, nam się pokazują i w dużo bardziej, w dużo wyższym stadium zaawansowania niż wcześniej rozpoznawaliśmy. A im wcześniej rozpoznane, tym łatwiej leczyć. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej nawet mm. znaleźć to na etapie, kiedy jesteśmy tylko w grupie ryzyka, e, ni, albo na, na samym początkowym etapie Choroby, niż potem, kiedy już tą chorobę rzeczywiście trzeba w stadium zaawansowanym leczyć. Ja bym wrócił jeszcze na chwilę do maseczek, bo ostatnio mieliśmy dosyć słabe wyniki jakości powietrza w Szczecinie. Dzisiaj jest już akurat okej, okay, ale przez kilka ostatnich dni nie było dobrze. Kiedy mamy takie wyniki, nosić te maseczki na zewnątrz? to osoby, które mają szczególnie przewlekłe choroby yy, płuc, przewlekłe choroby układu oddechowego, to one powinny o tym pamiętać. Alergicy również, bo będzie im się, może im się wtedy trochę cięż, ciężej oddychać. Także w takiej sytuacji, kiedy mamy większe zanieczyszczenie powietrza, no akurat tu w Szczecinie całe szczęście, takie sytuacje zdarzają się rzadko, bardzo rzadko. Prawda. A na południu, po tak, na południu Polski niestety te osoby z przewlekłymi chorobami płuc mają znacznie, znacznie gorzej. Ale nawet nawet jeżeli będzie taki pojedynczy dzień w Szczecinie i w okolicach, to zalecałabym tym osobom pamiętanie o maskach. Przejdźmy do polityki. Dlaczego zdecydowała się pani kandydować do sejmiku województwa zachodniopomorskiego? Ja zawsze byłam samorządowa, mówiąc kolokwialnie, czyli już właściwie od szkoły podstawowej, kiedy był samorząd uczniowski, od szkoły średniej, kiedy był samorząd również uczniowski, przez studia wyższe, kiedy był parlament studentów. Właściwie zawsze byłam w samorządzie i jakoś tak się składało, że zwykle bywałam w pewnym momencie jego przewodniczącą. Do dziś chyba jestem jedyną kobietą, która w parlamencie studentów, a wtedy PAM była jedyna przewodnicząca dziewczyna, czyli kobieta. Potem był samorząd zawodowy, czyli samorząd lekarski, właściwie od samego początku, bo jak tylko skończyliśmy studia, to zawsze trzeba było z czymś walczyć albo przeciwko czemuś się przeciwstawić, I, i wtedy właśnie samorząd był do tego bardzo dobrą platformą, żeby zacząć funkcjonować. I właściwie samorząd był w moim życiu zawsze, więc teraz chciałabym przenieść to na trochę wyższy poziom, czyli samorząd lokalny, bo, bo to on właściwie, samorząd lokalny, lokalny, kreuje politykę, która nas tutaj otacza miasta i mhm. województwa. A do tego y, kandyduję właściwie nie, bo ja nie chcę wchodzić do polityki, ja chcę wejść do samorządu. I dokładnie to mi przyświeca, że z dala od polityki, natomiast jak najbardziej samorządność. No i myślę, że ugrupowanie w barwach, którego startuję jest y, tego dobrym przykładem, czyli koalicja samorządowa. Właśnie. Mhm. Bo pani startuje, że tak powiem, z Piotrem Krzyskiem na plakatach za, za plecami. tak. Tak. I tam jest też kilka takich nazwisk, też kolega doktor Marek Likendorf, czy zdobywczyni srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, Agnieszka Skrzypulec Szota, czyli pan prezydent otacza się takimi dosyć znanymi i poważanymi osoboś, osobowościami w Szczecinie. Myślę, że pan prezydent otacza się osobami, które, co do których widzi jak w nich jakiś potencjał i widzi, że mogłyby razem z nim pomóc mu w funkcjonowaniu miasta i województwa. Bo przede wszystkim o to chodzi. Sejmik województwa ma kreować politykę lokalną całego regionu. Mhm. A w ramach tego porozumienia, zawartego przed wyborami, na listach koalicji samorządowej do Rady Miasta znajdują się też przedstawiciele ruchu Polska 2050. Wokół tego ruchu jest ostatnio dosyć głośno, w związku z, z tym, że pan marszałek Hołownia odracza rozmowę, dyskusję na temat aborcji w Polsce i już zaczynają się pierwsze protesty. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Odraczać, czy działać tu i teraz? Jak powinno to wyglądać w ogóle? Aborcja zawsze była trudnym tematem i podejście do aborcji. Ten kompromis aborcyjny, który funkcjonował w naszym kraju. Przez dłuższy czas był, używany, był uznawany za idealny, ale on był idealny na tamte czasy. Natomiast rzeczywiście aktualna sytuacja społeczna i polityczna, a przede wszystkim społeczna, już ten protest parasolkowy, który mieliśmy, z którym mieliśmy do czynienia kilka lat temu, wyraźnie pokazał, że jest to temat, który leży na sercu wszystkim polskim kobietom i właściwie nie powinien leżeć na sercu tylko polskim kobietom, ale całemu mhm. społeczeństwu. Bo chyba te nasze przepisy stawiają nas na szarym końcu, jeśli chodzi o właściwie. Na podium, jeśli chodzi o restrykcyjność, a na szarym końcu, jeśli chodzi o liberalność. Więc myślę, że z tym tematem należałoby się zmierzyć. I to tu i teraz? Myślę, myślę, że tak. Temperatura przedwyborcza nie jest jeszcze aż tak wysoka, żebyśmy mogli mówić o tym, że rzeczywiście wszystkie ręce na pokład w kontekście walki o samorządy. Bo tego nie widać, bo tu widać, że przygotowanie do wyborów samorządowych jest raczej dość spokojne i łagodne w większości polskich miast, więc myślę, że z tematem można by się było zmierzyć jak najszybciej. Mhm. A ta dzisiejsza postawa pana marszałka hołowni może zaszkodzić? Czy też tutaj zejść te dwa piętra niżej i na, zaszkodzić na przykład pani w wyborach? Myślę, że nie, bo ja tak jak mówiłam, ja się staram, nie, staram się być z dala od polityki. Polska 2050 jest na wspólnych listach, tylko do Rady Miasta Sejmikowo jest wszystko osobno. Więc ja tutaj nie widzę właściwie żadnego mhm. pola kon, do konfliktu interesów. Czy Sejmik Województwa zachodniopomorskiego Pomorskiego jest w stanie w jakikolwiek sposób wpływać na służbę zdrowia na Pomorze czy, czy widzi Pani taką swoją rolę w tym? W tym na ochronę zdrowia. Na tak, ochronę zdrowia, tak. tak. Bo staram się już unikać mówienia o służbie zdrowia, bo tak było trochę w czasach komunistycznych. Teraz mamy do czynienia z systemem ochrony zdrowia. Jak najbardziej tak. Marszałkowie województwa podlega kilka bardzo dużych szpitali. Także myślę, że sam sejmik województwa mógłby doskonale kreować politykę zdrowotną. Musimy pamiętać o tym, że przepisy w Polsce są. Trochę nieprzystosowane do dzisiejszych czasów. Mamy na przykład do czynienia z sytuacją, w której organami założycielskimi są różne mhm. osoby czy też zgromadzenia, typu właśnie pan marszałek, typu w, w przypadku szpitali klinicznych jest rektor Uniwersytetu Medycznego, w przypadku szpitali rejonowych powiatowych jest starosta najczęściej. A nadzór nad całą ochroną zdrowia w całym województwie nagle przyznano wojewodzie. System ratownictwa medycznego też podlega urzędowi wojewódzkiemu, a on, jakby nie patrzeć, jest ściśle związany właśnie z lecznictwem zamkniętym przede wszystkim, ale również trochę otwartym. Więc y, chyba trzeba, należałoby przede wszystkim apelować do naszych władz o to, żeby mhm. próbowały w jakiś sposób unormować tą y, prawodawstwo dotyczące ochrony zdrowia, ale myślę, że z Sejmiku by, bylibyśmy w stanie, przynajmniej tutaj na poziomie naszego województwa trochę mieć wpływ, i to taki dość znaczący, na, na to, jak wygląda system ochrony zdrowia w naszym województwie, w naszym mieście. No i ja właściwie widzę właśnie tutaj swoją rolę przede wszystkim, bo jestem, od lat jestem menedżerem również ochrony zdrowia, poza tym, że jestem aktywnie pracującym lekarzem, bo jestem zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa USK2 właśnie w Szczecinie. Cały czas pracuję, cały czas dyżuruję, także mam kontakt zarówno z pacjentami, jak i z tą drugą stroną, czyli z decydentami, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Więc myślę, że moje przygotowanie do pracy jest adekwatne do tego, żeby właśnie móc w Sejmiku pracować nad ochroną zdrowia w województwie zachodniopomorskim. pomorskim Mówi pani tutaj pewnie też o tych milionach euro, które można przeznaczać na na przykład budowę nowych oddziałów. Czy Pytanie, czy budowa sprzętu. nowych oddziałów? Mhm. Czy najpierw nie należałoby przyjrzeć się, co z czym mamy do czynienia w, w województwie i czy. To, co mamy, nie wymaga po prostu lepszego dofinansowania, czy przede wszystkim do kadrowienia, mhm. bo tym musimy pamiętać, że medycyna to są przede wszystkim ludzie, a tych ludzi, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego, w Polsce nieustannie nam brakuje. Mówimy tutaj zarówno o lekarzach, jak i przede wszystkim w kontekście naszego województwa, o personelu pielęgniarskim, bo właśnie pań pielęgniarek i panów pielęgniarzy zaczyna nam brakować najbardziej z lekarzami, no to też. Jest kwestia alokacji, jak my to nazywamy, czyli w, tu w Szczecinie problemu z lekarzami nie mamy. Mhm. Ale wystarczy wyjechać 50 km poza granicę Szczecina i już zaczyna się kłopot. Daleko nie trzeba szukać. Oddział wewnętrzny w Nowogardzie, nie wiem czy już dzisiaj wrócił do funkcjonowania, czy jeszcze nie, zaczął funkcjonować właśnie z powodu braku lekarzy. Jeszcze na koniec ostatnie pytanie, bo wyobrażam sobie, że pani doktor to ma tyle pracy, że nie ma właściwie na nic innego czasu, a tutaj będzie czas na politykę jeszcze? Na, samorządność. Tak, na samorządowość. Będę cały czas uparcie trzymać się tematu, żeby na samorząd. Myślę, że tak. Przez dwie kadencje byłam prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej, do tego przewodniczącą konwentu prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w Naczelnej Radzie Lekarskiej i dawałam radę jeszcze z wyjazdami do Warszawy. Także myślę, że teraz też powinnam dać radę. To jest wszystko i tylko i wyłącznie kwestia dobrej organizacji czasu, a poza tym dużo się nie zmieni, bo ja w dalszym ciągu i to przede wszystkim chcę podkreślić. Dla mnie priorytetem jest bycie lekarzem i to zawsze będzie dla mnie priorytet. Ta praca samorządowa będzie myślę, że na równorzędnym miejscu i spokojnie, zwłaszcza na poziomie jednego miasta, da się ją pogodzić. Dziękuję pięknie. Moimi Państwa gościem była dr Magda Wiśniewska, internistka, diabetolożka, transplantolożka, nefrolożka, przewodnicząca Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, kandydatka do Simiku Województwa Zachodniopomorskiego, listy. Tak się to ponoć nazywa. Pierwsza na miejscu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W domu, w pracy, w samochodzie. Patrzcie,